Cześć, mamy dzisiaj 1 września, niedzielę, godzina 22:38 i zaczynamy nową emisję Dziennika Sportowca. Będę Wam relacjonował praktycznie codziennie jakiś wyrywek z mojego dnia, żebyście wiedzieli, co się dzieje, co robię w ciągu dnia, jak trenuję, jak przygotowuję posiłki i ogólnie jak wypełniony jest czas u mnie w życiu. Ponieważ jutro jest pierwszy dzień szkoły mojego dziecka, muszę trening zrobić bardzo wcześnie rano, bo otwieram swój klub fitness i mam w ciągu dnia bardzo dużo zajęć, więc jutro trening mam taki kombinowany naprawdę bardzo wcześnie. I z tego tytułu, żeby mieć rano moc, żeby zrobić dobry trening, zjem na kolację dzisiaj tylko płatki owsiane z kazeiną, ale zjem ich całkiem sporo, żeby w nocy właśnie ten glikogen się uzupełnił i żebym rano mógł tylko wstać, wypić białko razem z sołem i pojechać na trening. Chodźcie, pokażę Wam, jak będę przygotowywał. Żadna filozofia. Płatki owsiane, zwykłe, błyskawiczne. Nie bawię się w to, czy one są górskie, czy zalewam wodą po prostu. I do tego wsypię do smaku dosłownie trochę kazeiny. Waniliowa, mój ulubiony smak. Jedną miarkę starczy. Bo białka nie musi być dużo. Chodzi mi o to, żeby te węglowodany dobrze się przyswoiły w ciągu nocy i żebym rano wstał i od razu pojechał na siłownię. Jak macie takie newralgiczne sytuacje, że musicie jakoś przykombinować z treningiem albo zrobić go rano, to często do mnie piszecie, że co zrobić, jak z tym jedzeniem i ten. Słuchajcie, weźcie sobie tylko wtedy dużą porcję węgli na noc. Oczywiście, jeżeli pilnujecie bardzo restrykcyjnie diety, tak na przykład jak ja, to w jutrzejszym dniu będzie tych węglowodanów o tą porcję węglowodanów mniej. Czyli cała ilość węglowodanów w ciągu dnia ulegnie zmniejszeniu na rzecz tego, że właśnie w tej chwili jem tą owsiankę i rano wypiję tylko i wyłącznie odżywkę białkową i pojadę na trening. Także do jutra i miłej nocy. Cześć, jest po 6:00. Tak jak wam powiedziałem wczoraj, wypiłem rano tylko odżywkę białkową i soła. Mam tutaj 30 gram izolatu waniliowego i do tego 3 miarki soła, żeby dobrze się pobudzić i zrobić dobrze trening. Wy pewnie jeszcze będziecie chwilę spali, a ja to piję i uciekam. Na razie. Siema, jest popołudnie. Dzisiaj cała masa spraw. Jak widzieliście, trening był rano. Teraz z żonką wspólne cardio. Zrobię 45 minut drugi treka na 14-15 levelu. Możecie sobie zobaczyć. 14 level, około 150 W, 73 RPM. Także tak sobie latamy. Później będzie posiłek, kolacyjka i nowy dzień. Siema. Cześć, jest wtorek rano. Ja jem, kończę praktycznie moje śniadanie, płatki owsiane z omletem. I staram się odpowiadać na Wasze pytania na Facebooku. Zobaczcie, ile przyszło przez noc nowych wiadomości. Zaraz Wam pokażę. Tu jest cyfra. 119 sztuk. Wczoraj o godzinie 23:00 poszedłem spać i przez noc napisaliście do mnie tyle maili. Także wiecie już, że nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie, bo w ciągu dnia będzie ich drugie tyle. Zjem śniadanko, pojadę później moją córcię zawieźć do szkoły. Potem pojadę zobaczyć, co się dzieje na budowie, jak chłopaki stawiają ścianki nowe na siłowni. Potem znowu zjem posiłek i pojadę na trening. Jest godzina 12:00, przyjechałem na trening, jestem po dwóch posiłkach.
z racji tego, że mam pokontuzjowane te barki i cały czas muszę naprawdę na nie uważać. Nie zrobię dzisiaj ciężkiego treningu pleców, tylko postaram się zachować wysoką intensywność, dużą objętość treningową i dużą ilość powtórzeń w granicach 15. Zaczynam od wstępnego zmęczenia, żeby dobrze dogrzeć całe plecy. Przyciąganie podchwytem drążka dolnego wyciągu. Zobaczcie, jak ja to robię. Drugie ćwiczenie. Ściąganie podchwytów do mostka. Trochę inaczej robię to ćwiczenie niż tradycyjnie, ale po to, żeby mocno wpłynąć na środek pleców, na sam koniec czworobocznego. Seria rozgrzewkowa. Zaczynamy. Na mocnym do 5 cały czas łopatki. I czwarte ćwiczenie. Ściąganie podchwytem. Trochę szerszy chwyt. Mocno łokcie idą za mnie. Drążek dotyka dolnej części klatki, czyli mostka. I cały czas tam mega do 5. Mega do 5. Powtórzenia, intensywność. I jedziemy. Następne ćwiczenie angażujące bardziej tył barków, ale zobaczcie, jak specyficznie robię. Najpierw ściągam łopatki i dopiero potem pracuję tylnym aktonem barków. Także ciężar nie jest tutaj za duży, bo nie chodzi mi o szarpanie, tylko pełną izolację. Łopatki do tyłu, ściągnięte i jedziemy. Nie duży ciężar, ale taki, żeby był czuć. Dobijające ćwiczenie, przyciąganie dwoma uchwytami niezależnymi. Też plecy mocno wyprostowane, łokcie idą bardzo blisko tułowia. Rozciągamy u góry łopatki z całej siły, wyciągając barki. I na dole bardzo mocno dopinamy, łącznie tak, żebyśmy czuli aż przepięcie w odcinku lędźwiowym. Także zobaczcie, jak ja to robię. Jeszcze kilka serii sztruksów i będzie prostownik i wtedy mamy finito. Ogólnie mamy 54 minuty treningu. Myślę, że w godzinę się zamkniemy. Także praca dzisiaj będzie wykonana. Potem można wypić turbojety, glutaminę i pojechać jeść do domu. I na dobitkę, tak jak mówiłem, prostowniki, 5 serii po 15 powtórzeń i też mocno łopatki zwieszone do środka, broda do klatki i prostujemy się tylko i wyłącznie z lędźwi. Jesteśmy na siłowni, tu na razie jest wielkie gruzowisko, możecie sobie zobaczyć.
ale mam nadzieję, że już za 3, maksymalnie 4 tygodnie klub będzie odpalony, ale będziecie to śledzili na bieżąco, bo będę wam wszystko pokazywał. Czy zobaczycie, wygląda w ogóle cały klub w środku na razie. Tutaj będą ciągi komunikacyjne w tamtą stronę. Pomieszczenie jest dosyć duże. Będzie sauna 6-osobowa, szatnia damska, męska, tu będzie recepcja razem z poczekalnią. Sala fitness 90 metrów, tutaj jest sala cardio połączona z małym kącikiem crossfitu i z dużą ilością bardzo fajnego sprzętu. Także będziecie ze mną cały czas na bieżąco śledzili, jak się tutaj zmienia wnętrze i będziemy razem odpalali ten klub. Dzisiaj środa, moje plany jak zwykle uległy zmianie. W trakcie jazdy do Bełchatowa dostałem telefon, że mam przesunięte spotkanie. Zajechałem do Łodzi. Spotkanie mam dopiero za 2,5 godziny, także wydzwoniłem mojego sympatycznego kolegę Piotra z Łodzi i zrobimy dzisiaj sobie razem trening w manufakturze w Piuriatomi. Nie wiem, zrobimy może trochę klatki, trochę barków, na pewno spontanie, bo ja zestaw podróżny, czyli torba treningowa, buty, wszystko mam zawsze ze sobą. Piotr mógł się wyrwać z pracy, także dzisiaj sobie potrenujemy w Łodzi. Trzymajcie. Siema, wracam z Łodzi, jestem po treningu, zrobiłem dzisiaj fajny trening z Piotrkiem, jak widzieliście, klatka, barki, brzuch. Potem miałem małe spotkanko. Niestety nie dojechał do mnie kolega i nie udało się dzisiaj polatać RS6. Nie zamknąłem w niej licznik, ale na pewno będzie okazja. A tymczasem wracam do domu i jadę moim super wysłużonym Passatem, który nie zamyka licznika. Pokażę wam. O. Ale on już jest naprawdę stary i wysłużony. Jest dzisiaj czwartkowy poranek, jestem po śniadaniu. Mam wstawiony tutaj ryż 400 gram brązowego. To będzie na 4 posiłki kolejne. Teraz sobie przygotuję szybko 2 porcje mięsa na później, bo zaraz po moim treningu, na który zaraz pojadę, będę miał personalne. Przyjeżdżają chłopaki ze Szczecina. Potrenujemy dzisiaj ręce, zostają na 4 dni, także na pewno coś tam też wam pokażę, jak wygląda taki trening. Chciałem wam powiedzieć taką jedną fajną rzecz odnośnie ogólnie spożywania białka w posiłkach, bo jest taki kult, że teraz im więcej tego białka, tym lepiej. Panie na dietach redukcyjnych zachwycają się znowu po raz kolejny dietami białkowymi, a one naprawdę nie są wcale takie dobre. Nadmiar białka w organizmie powoduje przede wszystkim, słuchajcie, złe funkcjonowanie jelit, bardzo duże gromadzenie się wody i nasz organizm, żeby strawić to białko, po prostu się męczy. I uważam, że to wcale nie jest dobre dla naszego zdrowia, ani dla naszej sylwetki. A powiem więcej, może być nawet bardzo szkodliwe z racji zbyt dużego zakwaszenia organizmu. Do treningu zostało jakieś pół godziny, to machnę sobie psoa, sok z gumy jagód i dzisiaj też potrenuję biceps z tricepsem. Cześć, jest piątek, godzina 9:10, jesteśmy na treningu, jest ze mną Grzesiu, przyleciał specjalnie z Irlandii na trening, zostaje 2 dni, także dzisiaj będzie ogień, będą nogi. Po naszym treningu będą chłopaki ze Szczecina, to też wam pokażę, pomęczę ich dzisiaj z pozowaniem. No co, zaczynamy. Seria rozgrzewkowa na suknicy i lecimy na pełnej bombie. Ja jestem już po treningu nóg, chłopaków też lekko zajechałem dzisiaj. Było dobrze, były duże ciężary i co najważniejsze, obaliłem mit hak maszyny tutaj. Bo wiele osób się podśmiechiwało, że tylko 100 czy 120 na hak maszynie. Uwierzcie mi, że w tej siłowni hak maszyna chodzi zupełnie inaczej. I jakby przełożenie tego ciężaru jest zupełnie inne. Ale i mimo to ciężar i tak nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest technika i to, żeby mocno czuć mięśnie. Dobra, panowie, zaczynamy. Jedziemy. Stoimy w piesze, w line-upie porównania.
Tak jak wczoraj mówiłem, uśmiech na twarzy, jesteśmy na zawodach. Mocno. Gdzie jest uśmiech? O, właśnie. Mocno stoimy, dopięte kopyta, rozłożone ładnie plecy, bicepsy przodem i ładnie przychodzimy. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze się prezentować. Super. Trzymamy, trzymamy. Dobrze, oddychajcie, oddychajcie. Najszerszy przodek. Pamiętajcie o nogach. Cały czas nogi dopięte. To jest ważne. To jest wasze 5 minut na scenie. Cały rok na to pracujecie. Mocno, bardzo dobrze. Teraz z ładnym przejściem zejdziemy do klatki bokiem. Uwaga, idziemy. Tak. Pamiętajcie o nogach. Idzie noga, wypychamy dwójkę, dopinamy pośladek. Z całej siły. Pośladek. Tak. Dociągnij biceps, Mariusz, wyżej, tak jak wczoraj mówiłem. Dobrze. I uśmiech, uśmiech. Pośladek trzymaj. Dobrze. Pośladek, dobrze, aż się kroszkuje lekko. Dobra, tricepsie. Ładne, synchroniczne przejście. Tak. Dopinamy. Bark lekko ściągnięty do dołu, skosy, brzuchy wciągnięte, nie ma ciąży. Brzuch, skos. Dopinamy skosy i trzymamy pośladek. O, tak jak teraz, bardzo dobrze. Jeszcze trzymamy chwilkę. Pięknie tricepsy wyszły. Dobra, i zmiana pozy bicepsy tyłem. Pamiętajcie o nodze zaproszeń. Tak, lekko pięta do wewnątrz skręcona. Pośladki, pośladki i bicepsy to są. Mariusz 2 cm do przodu, łokcie. Tak. Bardzo dobrze. Trzymamy pośladki, pośladki. Bardzo dobrze. Najszersze. Pamiętajcie, żeby dopinać dupę z całej siły. To jest bardzo ważne. Plecy dopina każdy, nie wszyscy dopinają pośladki. Nie kciukami, pięściami. Bardzo dobrze. Rozłóż Mariusz jeszcze bardziej łopatki, tak jak teraz. Świetnie. Bardzo dobrze. Robert, pośladki obydwa. Tak, i trzymamy, trzymamy. Nic się nie stało. Stoimy dalej. Dobra. I udo i brzuch. Kolano zablokowane, Mariusz. Dobrze. Pamiętajcie o brzuchu. I teraz na 3-4 z całej siły dopinamy. Pa! I trzymamy, trzymamy ten brzuch. Noga, kopyto dopięte. Wiem, że jest spompowane po treningu, jest ciężko dopiąć. Dopinaj, dopinaj, bo puściłeś trochę. I przechodzimy do line-upu. Dawaj, 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 na scenie stoisz. Bardzo dobrze. I pamiętajcie o tym, kto chce startować, że pozowanie to jest naprawdę na scenie 75% sukcesu. Wiele osób zaniedbuje pozowanie, co jest ogromnym błędem, bo niektórzy zawodnicy mają fenomenalne sylwetki, wychodzą na scenę i giną, przegrywając ze słabszymi zawodnikami przez pozowanie. Jak widzicie, dzień dzisiejszy jest bardzo aktywny. Rano mój trening, potem personalne, potem szybki prysznic, odwiedziny mojego nowego klubu. Cały czas robota, powiem wam, idzie w mega tempie, już położone kafle, panele szwedzkie, ścianki, ciągi komunikacyjne, a teraz przyjechałem i będę kręcił kuchnię. Ze mną dzisiaj bardzo fajna potrawa, sernik, ale to musicie poczekać i zobaczyć, jak to wygląda, bo więcej wam szczegółów nie zdradzę.